Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Znowu mnie noc zastała, ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi nam to w modlitwie. A słowo, którym dzisiaj się modlę, to najął, czy nająć. Gospodarz mówi: co tak tutaj stoicie? A robotnicy odpowiadają: nikt nas jeszcze nie najął. Jezus pokazuje nam Boga, który przychodzi nas nająć, zaprosić do swojej winnicy. I powiem wam szczerze, że rozbawiłem się na tej modlitwie bardzo, bo wyobraziłem sobie ludzi, którzy stoją pod kościołem w czasie niedzielnej Eucharystii. To trochę tak, jak podpierając te murki nieraz wokół kościoła, przyszedłby Pan Jezus i zapytał: co tu robicie? Głośnik wyłączony, w kościele dużo miejsca, a wy tutaj stoicie. No, odpowiedź byłaby pewno taka: nikt nas nie zaprosił do środka albo nikt nas nie najął. Oczywiście w czasach COVID-u doceniamy tych, którzy stoją wokół kościoła, stoją na zewnątrz. Wielu księży musiało się przeprosić z tymi stojącymi na zewnątrz i dziękować Bogu za każdego, kto przyszedł nawet w okolice kościoła. Ale pamiętam taką historię z Płaszowa, z naszej parafii, gdzie często właśnie w takiej alejce prowadzącej do głównych drzwi wejściowych stoją zawsze ludzie w czasie mszy świętej. Kiedyś były dożynki na stadionie Płaszowianki i kiedy księża poszli po Pana Jezusa do kościoła, to okazało się, że ludzie dalej w tej alejce stali, chociaż mszy w kościele nie było, tylko na stadionie, ale gdzieś tam z głośników ze stadionu dobiegała. Więc okazuje się, że można. Natomiast ta przypowiedź dzisiejsza mocno by się sprawdziła w ich przypadku. Więc Bóg dzisiaj przychodzi nas nająć, zaprosić nas do środka, powiedzieć: nie bój się wejść, zapłacę denara. Zapłacę denara, czyli tyle, ile chcę Tobie dać. Nie przeliczajmy tego na pieniądz, ale tyle, ile chcę Tobie dać. Dlaczego? Bo jestem dobry. Dlaczego złym okiem patrzysz na to, że jestem dobry? Mówi gospodarz, kiedy inni się dziwili, dlaczego wszyscy dostali po denarze, czyli tyle, ile Pan Bóg zdecydował się dać. Kochani, dzisiaj Bóg przychodzi, by nas nająć. Przychodzi, by nas nająć, by nam zapłacić denara, czyli dać nam tyle, ile nam potrzeba i tyle, ile On chce. I co więcej, chce nam to dać, bo jest dobry. Chce nas nająć, bo jest dobry. Bóg, który nas kocha ponad wszystko i który chce nas mieć wewnątrz winnicy. Niech nas zatem błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen i do zobaczenia jutro z Bogiem.